Siemano, jestem Turbadzi, ze mną jest... Aziu, hejka, naklejka. Dobra, witamy was po intrze. Ogólnie na wstępie zachęcam do wykorzystania mojego kodziku pod F5, polecaj serwer PRPG hashtag 412. Dostaniecie za darmo tysiaczka, ja ogólnie dostanę tam inne rzeczy, tylko muszę zbierać 100 osób. No i co, dzisiejszy odcinek będzie w sumie się opierał na openingu i omówieniu eventu halloweenowego, który był, czyli tak, na wstępie co się zmieniło na Halloween, no to był event i dalej w sumie jest, bo dzisiaj jest czwarty, zaraz piąty. Jaki to jest event? Fabularny. No fabularny i on jest chyba dość mega. I dałbyś radę go streścić tak pokrótce? Na ogół on jest, on polega w sumie na tym, że w sumie nawet, czego już zapomniałem, ale mogę tylko powiedzieć z tego co pamiętam, że da się go ukończyć w jakieś 1,5–2 godziny, więc dosyć krótko. Jeżeli kogoś ciekawym nagrody, to było 20 tysięcy i taki krucyfiks, jak podejdziesz, to zobaczysz. Dobra, pokaż. No. O, coś i coś takiego. No, elegancko. No, ogólnie będzie z tego live. Prawdopodobnie jak widzicie ten odcinek, to już macie live, więc zapraszam. No i tak, ogólnie jeszcze na ekranie tu będziecie mieli teraz screenshot, jak jest ładowanie. Ogólnie nic się nie zmieniło, tylko taki efekt nadszedł, jest... jest taki mroczny. No, mroczny księżyc, jakieś nietoperze, chyba fajnie to się prezentuje. No i muzyczka też. No, grafikę zrobił Wolenir i też tutaj macie kolejną, że jest właśnie wydarzenie fabularne najedzony strachem naznaczony, czy znajdziesz ukojenie, czy coś takiego. No i to jest właśnie coś takiego i wraz z tym też weszły nowe... nowe mapki pod miasta i autorem ich jest Koserek, więc też tu będziecie mieli przebitki. O, cyk. I dobra, i teraz tak. Zrobimy coś takiego, że po prostu będziemy otwierać i będziecie mieli tabliczkę, że po lewej co ja wylosowałem, a po prawej co Najsik wylosował, bo otwieramy 50 cukierków, więc co, zaczynamy? Ja mam więcej, bo mi się chciało zbierać, a mu nie. No, mi się nie chciało zbierać, więc będziecie jeszcze mieli bonus, ale to później. Na razie zrobimy porównanie, później po bonusie będzie jeszcze podliczone za 100 cukierków, tak? Czy ile masz? Ja mam 96. No to za 90. Dobra, to dawaj, lecimy. No to leć pierwszy. No to dawaj w tym samym momencie, po prostu zliczymy sobie później. No i lecimy. Nie wiem, czy miałem przy sobie siano, ale ogólnie... No na razie trochę idzie tego. Głównie to chyba hajs tylko idzie i reputacja, a szkoda. No mi reputacja, znaczy PP jeszcze wleciało. No, o tobie też PP, no. Dla mnie ciągle chyba tylko PP idzie. Dobra, lecimy, kurde. Ej, dosyć szybko to idzie. Szybciej szło niż w tamtym roku z prezentami opening. Tak mi się zdaje. Nie wydaje mi się, że to działa. Ile masz? Pamiętaj, żeby... 63. No to pamiętaj, żeby było 50, nie? Że z... 46 u mnie, no bo no. Wiesz. Tak, no. Lecimy. A ja mam już ponad 3 koła. 4 zaraz. Nie wiem, czy miałem przy sobie hajsu. Ale no, dosyć spoko takie jeszcze te zbieranie cukierków. Ale czy to oddaje? Nie powiedziałbym. Dobra. I cyk. No i dobra. Ogólnie to będziecie mieli tu... tabele z lewej i z prawej strony i teraz czekaj, pod F5 130 pp dostałem, czyli jakieś 1,5 kafla i tutaj dostałem, powiedzmy, że 4000 to 5500, no i jeszcze reputacji, nie wiem ile w sumie, ale to będziecie mieli tutaj obliczone. No i dawaj Najsik, jeszcze kolejne lecisz. No dobra, 50 nie. pp. Już z 200 pp mi wyleciało na luzie. No to tutaj akurat myślę, że chyba Stonks. Chyba myślę, będzie tak. Stąd. Jeszcze te zbierania były te dynie, co nie? I z nich tam chyba najwięcej leciało łącznie. Właśnie. Jak się zebrało się wszystkie, to chyba łącznie 10 tysięcy szło zabrać. Nie ma tej komendy, ale około właśnie ponad 10 tysięcy było i topka też to chyba był pierwszy testosteron, nie? Co znalazł to wszystko? Nie wiem.
Pierwszy był teściu na pewno, wiem, że chyba w Dyniach albo w Cucach, nie wiem, ale wiem, że był właśnie pierwszy i no i gratki dla niego i pozdrowienia. A, no jeszcze co do pozdrowień, no to pozdrawiam całą moją organizację, no i tutaj aktywnych, czyli Tabi22, Filipowski337, Killerek535, Frisku, Paciosek i w sumie tyle. Jeżeli jesteście zainteresowani dołączeniem, no to napiszcie albo do mnie, albo do Nejsika, albo do Wotosza. Wstęp to jest 5,5 koła, brak składek, bazę macie tutaj w Las Venturas. No i co? No i w sumie tyle. Dobra, i co? Ile dostałeś mniej więcej, tak? Jakoś około 8000 hajsu ponad. No. 300 prawie tego PP i reputacji z jakieś 150. Okej, okay. To czy uważasz, że było warto to zbierać? W sumie nic nie miałem lepszego. Znaczy, patrząc na to, że 60 cukierków jeden zbierałem samemu, a później te kolejne 30 z tej mapki, no to... Te 60 zbierałem przez 6 godzin, no to tak not worth, ale... No, a tutaj jeszcze zeterka, śliczniutka jest, ogólnie fajna, jeszcze do niej zamontowałem zestaw i później program. Czy coś tutaj jeszcze się pozmieniało z furek? Chyba już nic, tylko i wyłącznie... No nawet nie, w zeterce chciałem powiedzieć. Tutaj prawione to wszystko było. Jak macie coś ciekawego na sprzedaż, to możecie pisać do mnie. Teraz trochę mniej zarabiam w sumie, bo gramy w 5M'a. Niedługo prawdopodobnie będą też live'y z tego. Pewnie na początku zacznę na Discordzie, po prostu tworzę taki kanał, gdzie gram sobie i co, i będzie słychać tylko mnie i grę. A później być może zrobię te streamy na YouTubie w końcu. Nie wiem, zależy jaki będzie odbiór tego. No i co? Myślę, że to chyba na tyle. A, jeszcze tutaj macie rozwiązanie konkursu i też konkurs o kolejne 5000, czyli swój nick, UID i coś od siebie i na przykład możecie opowiedzieć, jak wy zrobiliście ten event. No i co? Dzięki za oglądanie. I opowiedzcie jakiś żart. No i opowiedzcie jakiś żart dla Grubego. No i co? Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, suba, wpadnijcie do Grubego, korzystajcie z kodu. No i co? Norma! Cześć.